Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na kapitalbuk.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski. Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle co piątek zapraszam na historię osoby skrzywdzonej przez system. Dzisiaj historia Tomasza Z. Nie będę go wymieniał z nazwiska, dlatego że mogłoby to zaszkodzić jego rodzinie. Tomasza Z., człowieka, który przesiaduje, przebywa, uwaga, w zakładzie psychiatrycznym, czyli w popularnym psychiatryku przy ulicy Nowowiejskiej w Warszawie. To, co szczególnie szokuje, to to, w jaki sposób pan Tomasz trafił do zakładu psychiatrycznego. Tomasz Z. trafił do zakładu psychiatrycznego przywieziony przez policję. Został zatrzymany przez policję kilka godzin wcześniej, pod koniec stycznia. Został zatrzymany przez policję, która została wezwana do miejsca jego zabawy z dzieckiem. Pan Tomasz ma dwójkę dzieci, wziął syna, żeby się z nim pobawić, postrzelać z zabawkowego pistoletu. Komuś to przeszkadzało, komu to spróbujemy się domyśleć za chwilę, i doniósł na pana Tomasza, że prowadzi awanturę, i kiedy policja przyjechała, pan Tomasz powiedział, że skoro jestem wariatem, to mnie zamknijcie w psychiatryku, bo zdaniem tego kogoś, kto zadzwonił z donosem na Tomasza Z., to tylko ktoś chory psychicznie może z dzieckiem bawić się w strzelanie, w kowbojów, czyli kupić dziecku pistolet i o tak sobie z nim strzelać. Policjanci potraktowali to, uwagę, śmiertelnie poważnie, zakuli pana Tomasza Z. w kajdanki i zatrzymali. Przebadał go lekarz, biegły psychiatra, który stwierdził, że powinien przebywać na zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Pana Tomasza Z. zabrano więc na ulicę Nowogrodzką do głównego warszawskiego psychiatryka i zatrzymano na zamkniętym oddziale. Dyżurny lekarz wtedy podpisał jakieś kwity i od tego czasu, od końca stycznia, zaraz będzie 2 tygodnie, Tomasz Z., pozbawiony wolności, przebywa na oddziale psychiatrycznym warszawskiego szpitala przy ulicy Nowowiejskiej. Oczywiście sprawa od lekarza medycznego trafiła do sądu. Sąd się tą sprawą będzie zajmował dopiero po 2 tygodniach, a więc 2 tygodnie pan Tomasz jest trzymany na oddziale szpitalnym szpitala psychiatrycznego w Warszawie bez własnej wiedzy i zgody. Znaczy za własną wiedzą, ale bez własnej zgody. I tam, jak mnie poinformował w dość dramatycznej rozmowie, którą niedawno odbyliśmy, poddawany jest eksperymentom medycznym. Te eksperymenty polegają na tym, że lekarze bez jego zgody robią mu zastrzyki, po których on bardzo głęboko i bardzo długo śpi. Nie ma nad tym żadnej kontroli. Kiedy próbuje się buntować, przeciwstawiać tym zastrzykom, to jest obezwładniany i zastrzyki robi mu się na siłę. Pytałem pana Tomasza, czy wie, co mu wstrzykują. Powiedział, że nie wie, natomiast źle się czuje. Mówił mi, że kiedy dostał taką kurację zastrzykową, to potem przez wiele godzin spał. Zapytałem się szpital psychiatryczny, władze tego szpitala, na jakiej podstawie prawnej jest przetrzymywany pan Tomasz, i udzielono mi odpowiedzi, że na podstawie przepisu tam bodaj artykułu 54 ustawy o zdrowiu psychicznym. Jest taka ustawa w Polsce, ustawa o zdrowiu psychicznym, no to równie dobrze mogłaby być ustawa o pogodzie, ale zajrzałem do konstytucji i w konstytucji napisane jest tak, że nikt nie może być pozbawiony wolności inaczej niż na podstawie prawomocnego wyroku sądu. W sprawie Tomasza Z. nie zapadł żaden wyrok sądu, nawet nieprawomocny. W sprawie Tomasza Z. sąd się dopiero zbierze na posiedzeniu, a nie na rozprawie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że posiedzenia sądu są z zasady utajniane. Ja się zgłosiłem na posiedzenie niezawisłego sądu dla Warszawy Śródmieścia na
wyznaczone posiedzenie w sprawie pana Tomasza i powiedziano mi językiem sądowym z pieprza i dziadu. Posiedzenie jest to czynność niejawna, na którą nikt poza stronami nie ma wstępu. Także dopiero po ponad 2 tygodniach od zatrzymania i osadzenia, bo tak trzeba to nazwać, w zakładzie psychiatrycznym, sprawą pana Tomasza Z. zajmie się sąd, który może go albo dalej przetrzymać w tym szpitalu, albo go wypuścić. Na cóż takiego jest chory psychicznie pan Tomasz Z. i jakie są objawy tego, że tej choroby? Tego nie udało mi się oficjalnie dowiedzieć, ponieważ szpital zasłonił się tajemnicą lekarską i ustawą o ochronie danych osobowych, chociaż tak się złożyło, że w chwili, kiedy pytałem o to przedstawicieli szpitala, konkretnie tam dyżurnego lekarza, pan Tomasz Z. był ze mną i żądał tego, żeby mi takiej informacji udzielić. I do tego szpital psychiatryczny się nie przychylił, z czego wniosek, że trwa tam procedura ochrony danych osobowych wbrew nawet woli osoby, której te dane dotyczą. Co więcej, nabrałem podejrzeń, że to przetrzymywanie tam jest tym bardziej bezprawne, że pana Tomasza tak naprawdę nikt tam nie zbadał, w związku z czym oni nie udzielają informacji na temat badań, bo tych badań nie było, nie udzielają informacji na temat programu leczenia, bo nic takiego nie ma tam miejsca. Natomiast dowcip polega na tym, że uczciwy człowiek, który nie popełnił żadnego przestępstwa, jest trzymany w zakładzie psychiatrycznym. Ale to, co jest jeszcze bardziej szokujące, poza tym, że siedzi w psychiatryku jak w więzieniu, nie może sam o sobie dysponować, jest zamknięty, poddany ciągłemu monitorowaniu. Z telefonu może korzystać wtedy, jak mu pozwolą. Nie wiem, jaki telefon może mieć wpływ na zdrowie psychiczne. Nie ma kontaktu z dziećmi. Czyli to jest dramat jego i dzieci potworny. Odseparowanie ojca od dzieci, prawda? Ale ta sprawa ma jeszcze jeden aspekt. Otóż w jakich okolicznościach pan Tomasz znalazł się w tym szpitalu? Ja państwu opowiadałem o telefonie, który został wykonany na policję przez nie wiadomo kogo, ale mój dziennikarski nos, dziennikarza śledczego, jednak prowadzi do wniosku, że można wytypować tego, kto zadzwonił i dlaczego to zrobił. Otóż wokół żony pana Tomasza Z. od pewnego czasu zakręcił się adorator, który jest zainteresowany rozbiciem jego małżeństwa. Dla niego sytuacja taka, że pan Tomasz jedzie do zakładu psychiatrycznego, jest sytuacją wręcz wymarzoną. Mam nieodparte podejrzenie, że to właśnie ten człowiek stał za telefonem na policję i donosem na pana Tomasza, twierdząc, że wariatem jest człowiek, który ze swoim synem kilkuletnim bawi się w kowboja, to znaczy kupi swojemu synowi plastikowy pistolet, uczy go tam pociągać za spust, opowiada mu o Indianach, o kowbojach, o Dzikim Zachodzie. To jest, zdaniem polskiego aparatu ścigania, wariat. Czyli za chwilę wariatem będzie każdy. To jest dramatyczna sytuacja Tomasza Z., ale jest to też dramatyczna sytuacja systemu, bo to jest historia, która pokazuje, że człowiek jest pozbawiony wolności wbrew wyrokowi sądu. Człowiek, który jest pozbawiony wolności, nie został tymczasowo aresztowany, nie został oskarżony o żadne przestępstwo, nie postawiono mu żadnego zarzutu i mimo wszystko trafia i od kilku tygodni siedzi zamknięty w psychiatryku. Szok. Jest to absolutne złamanie konstytucji. Jest to absolutne złamanie jakichkolwiek norm prawnych i moralnych. Opowiadam państwu dzisiaj tą historię. Ona ze względu na dobro dzieci pana Tomasza jest bez nazwiska bohatera i bez jego zdjęcia, żebyście państwo wiedzieli, że funkcjonuje w polskiej przestrzeni, w polskim życiu, w polskim państwie obszar, w którym nagminnie łamana jest konstytucja. To jest obszar, który się nazywa szpitale psychiatryczne i procedury, które się nazywają zamykanie osób niewinnych, nieskazanych, niepodejrzanych w szpitalach psychiatrycznych. I na koniec mam jeszcze jedną złą wiadomość. Ile pan Tomasz będzie jeszcze siedział w szpitalu psychiatrycznym? Na to pytanie nie udało mi się uzyskać odpowiedzi ani od niego samego, ani od władz szpitala psychiatrycznego, ani oczywiście
od niezawisłego sądu, bo niezawisły sąd może, jak mówi prawo, nakazać zwolnienie Tomasza Z. z psychiatryka, ale wcale nie musi. Więc teoretycznie, chociaż konstytucja zakazuje pozbawianie kogoś wolności, a trudno uznać, że osadzenie kogoś w psychiatryku nie jest pozbawieniem wolności, to wbrew tej konstytucji działa praktyka zamykania osób w szpitalach psychiatrycznych. Praktyka, dodajmy, która nie ma wyznaczonych ram czasowych. Pan Tomasz Z., podobnie jak jego sąsiedzi ze szpitala psychiatrycznego przy ulicy Nowowiejskiej, może spędzić tam, w tym szpitalu psychiatrycznym, resztę życia. Takie mamy prawo i takie mamy procedury i takie mamy jego stosowania. Nie wdając się w okoliczności skomplikowanego życia rodzinnego pana Tomasza i jego żony, podnoszę problem, który woła o pomstę do nieba. Problem polegający na zamykaniu ludzi, o tak, na podstawie czyjegoś widzimisię, w szpitalach psychiatrycznych. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Skoro mówimy o patologiach wymiaru niesprawiedliwości, to jak zwykle w piątek biografia człowieka odpowiedzialnego za te patologie, czyli Zbigniewa Ziobry. Bardzo Państwa proszę o subskrypcję mojego kanału, bardzo proszę o lajkowanie, komentowanie, udostępnianie moich podcastów wszędzie tam, gdzie uznajecie to Państwo za stosowne. Dla miłośników tematów związanych z wymiarem sprawiedliwości zostawiam link do zrzutki. To możecie Państwo zrzucać się na to, żebym mógł docierać i ujawniać takie przypadki jak przypadek Tomasza Z. W opisie filmu znajdziecie też Państwo mój numer rachunku bankowego, link do PayPala, do Patronite'a. Będę wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, bo ten kanał może się utrzymywać i rozwijać tylko dzięki Państwa pomocy. Do zobaczenia.